Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym dniu i w kolejnym odcinku na Ferraje. I słuchajcie, to co widzicie na tabliczce tutaj to jest motyw dzisiejszego odcinka, który chciałbym dzisiaj wam przedstawić, ponieważ uważam, że czas najwyższy zacząć wojnę trollów. Ktoś musi zacząć tę wojnę, okej? Bo nie wiem szczerze mówiąc jak chłopaki, ale według mnie im wcześniej, tym lepiej tak naprawdę, więc słuchajcie. Zaczynamy dzisiaj wojnę trollów i zrobimy pewnego pranka, tylko jeszcze nie wiem na kim. Słuchajcie, zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek, to chciałbym wam oczywiście pokazać, co się pozmieniało od wczoraj, dlatego że całe mnóstwo rzeczy się pozmieniało w moim domku. Więc po pierwsze, znaczy nie, dobra, w domku się nic nie zmieniło generalnie rzecz biorąc, to tak wygląda, jak wygląda łóżko. Zabrałem sobie sam prawdopodobnie. Więc słuchajcie, zacznijmy od tego, co jest na dworze. Więc jak widzicie, mam konia, swojego własnego konia, dlatego że, słuchajcie, mam siodło, zdobyłem siodło w pewnym wczorajszym evencie, który był na streamku, więc nie moim niestety, do Knesa, bo było bardzo, bardzo późno. To zaraz o tym wszystkim opowiemy. Generalnie rzecz biorąc, zaczynam robić tutaj półautomatyczną farmę, znaczy w sumie full automatyczną farmę tego zboża, tak? Pszenicy, ale kurde, problem jest taki, że potrzebuję do tego więcej torów, a do tego potrzebuję więcej żelaza, a żelaza mam niestety bardzo mało, więc będę musiał niestety pozbierać. I też do dzisiejszego trolla też będę musiał pozbierać. Ajajaj. Dobra, co my tutaj mamy? Jakie mamy jeszcze zmiany? Słuchajcie, mamy tutaj wejście w dół. I tutaj mamy osadników, więc generalnie rzecz biorąc, będziemy mieli mending. To jest dobra informacja i to bardzo dobra informacja, więc ale dobra, na razie tyle. Tutaj mamy generalnie rzecz biorąc jeszcze jedną jaskinię gospodarczą, którą na pewno będziemy musieli zamienić, ale na razie to zostawiam, bo boję się, że... O kurde, ja sobie wyjdę teraz. No to pięknie. Ale na razie, słuchajcie, zamykam tutaj, żeby ci osadnicy nie uciekli, dlatego że wczoraj w ogóle miałem wcześniej osadników o wiele więcej i nagle wchodzę, patrzę, a tu się okazuje, że nie ma żadnego, musiałem iść jeszcze raz po osadników. Dobra, nieważne. Więc tak jak na razie wygląda, słuchajcie, moja baza, jeszcze wam pokażę szybko skrzynki, jak wygląda moja ilość diamentów, dlatego że mamy, słuchajcie, 10 diamentów, ale to nie jest wciąż najwięcej na serwerze, więc wydaje mi się, że trzeba zrobić trolla, który nas... Powiedzmy, że wzbogaci troszeczkę. No myślę, że to będzie dobre. Mam pewien pomysł, który możemy zrealizować. Tylko jeszcze nie wiem, czy wykorzystam go na wszystkich, czy wykorzystam go na jednej osobie. Ale jeżeli miałbym zacząć od kogoś, to na pewno będzie to Doknes. Dlatego, że z Doknesem chyba mam najlepszy kontakt na tej ferajnie. Jakby najwięcej z nim grywam. Niestety, ale muszę iść po żelazo, żeby zrobić tego trolla. I będę mógł wam pokazać dokładnie, co będziemy robić tak naprawdę. Słuchajcie, mam bardzo dobrą informację. Dlatego, że wracając z kopalni, mamy 43 żelaza i przy okazji spotkałem krówkę. Więc... To jest bardzo dobra informacja, dlatego że to jest już druga krowa, której potrzebuję. Zobaczcie sami, patrzcie. Chodź, krowo. Chodź tu. Chodź tu, zaraz. Najpierw zrobimy tutaj wejście. O, dobra. Chodź, 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 chodź. Gdzie ty jesteś? Tu. Chodź, chodź, chodź. Pyk. No, wskakuj. Słuchajcie, zobaczcie sami, mamy bardzo dobrą informację. To jest już druga krowa, więc chodź tu do mnie. Chodź. Będziemy mieli, słuchajcie, krowy, a to oznacza, że będziemy mieli enchanting już niedługo. Dlatego, że słuchajcie, do enchantu bardzo mało mi brakuje, ale ta krowa nie chce współpracować. Chodź tu, no. Skakuj tu do środka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. No, 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 bardzo dobrze, bardzo dobrze. Git, 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 git. Dobra, na razie, słuchajcie, prowizorycznie zrobiłem coś takiego i możemy, słuchajcie, już ją rozmnożyć na kolejną owieczkę, więc gitara. Owieczkę, co ja gadam. Potrzebuję jeszcze jednej owieczki, tak, to chciałem powiedzieć. Więc na razie jest git, mamy tutaj pewną farmę i mogę wam przy okazji opowiedzieć o tym, co się w ogóle działo wczoraj i co mam. Dlatego, że mam jeden item, który jest naprawdę, naprawdę rzadki i bardzo, bardzo dobry. Ponieważ jest to, słuchajcie, nie wiem, czy to już było widać, ale... Totem of Undying, słuchajcie, dokładnie tak zrobiłem rajda wczoraj na swoją własną wioskę tutaj i biłem się na tych wysepkach i zdobyłem, słuchajcie, totem, przez to niestety też mam 3 śmierci. Zginąłem 3 razy, znaczy 2 razy zginąłem na rajdzie i raz zginąłem, jak mnie Iron Golem zabił tutaj, dlatego że mi się spawnują Iron Golemy tu. A teraz możemy, słuchajcie, wydaje mi się, że już przejść do trolla, dlatego że w trolu... zaraz wam wszystko pokażę, o co chodzi. Potrzebujemy na pewno dużo skrzynek. I to bardzo dużo skrzynek, więc wykorzystamy od razu dużo drewna na dużo skrzynek. Okej, tyle może być. I teraz tak, pytanie, czy będziemy to robić na jednej osobie, czy na większej ilości. Na razie, słuchajcie... A, no tak, co ja robię? Przecież zapomniałem, że teraz musisz żelazo tak... Zawsze trzeba było żelazo przypalić. Słuchajcie, mam na tyle dużo żelaza, że może nawet skończymy dzisiaj tą farmę. Więc byłoby spoko, dlatego że będziemy mieli w końcu mnóstwo żarcia.
Dobra, więc słuchajcie, wydaje mi się, że to jest dobry moment w ogóle, żeby zrobić pierwszy enchant tak naprawdę chyba nawet na serwerze, bo chyba nikt jeszcze nie miał enchantu. Pyk, mamy pierwszą książkę, weźmiemy nasz diament i weźmiemy obsidian, dlatego że obsidianu też dużo nazbierałem. I pyk. I słuchajcie, tak to się robiło? Czekajcie, dwa diamenty się robiło, tak? Najgorzej, nie pamiętam jak się robi enchanting. Chyba tak się to robiło. Tak, dokładnie. Słuchajcie, mamy pierwszy enchanting. Niestety jeszcze bez bookshelfów, więc do tego potrzebujemy skóry, a skóra już niebawem będzie, więc na razie możemy go w sumie postawić gdziekolwiek. Zrobimy, słuchajcie, na to miejsce. Będziemy tutaj generalnie to powiększać i będziemy to robić, żeby było troszeczkę ładniejsze, bo na razie to nie wygląda najlepiej. Ale słuchajcie, spokojnie, spokojnie. Dzisiaj, słuchajcie, streamek o godzinie 18 jak codziennie, więc zapraszam serdecznie. Na pewno na streamku będziemy mnóstwo rzeczy robić. Na razie, wiecie co, enchanting nawet nie stawiam nigdzie, bo i tak jest niepotrzebne. Nie będę wykorzystywał, dopóki nie mam bookshelfów, więc nie ma co. A teraz zaczynamy robić, słuchajcie, to, co potrzebujemy tak naprawdę najmocniej na świecie, czyli mianowicie hopery. Obczajcie w ogóle, jak mega fajnie mamy połączenie z Darknessem, możemy sobie tutaj... Ja też będę musiał zrobić w ogóle port, dzięki czemu będziemy mogli sobie podjeżdżać bardzo łatwo. Ulala, dobra, on ma tutaj ładnie już i słuchajcie, chyba idealnie się składa, oj tak, tak. I czemu ty masz tutaj... Darkness, come on, ja ci to zrobię, dobra? Proszę, wystarczy tak zrobić. O, i gitara, dobra. I słuchajcie... Idziemy i zrobimy tutaj, w tym miejscu. Więc słuchajcie, możecie już chyba powoli się domyśleć, co tu się będzie działo. Miejmy nadzieję, że Darkness nie obczai tego za szybko. I słuchajcie, o tak, o to mi właśnie chodzi. Dobra, schodzimy jeszcze niżej, żeby zrobić sobie tutaj przejście do niego. I teraz tak, stawiamy skrzynkę. Słuchajcie, w ten sposób. Oj, nie tak. Tutaj, okej, okay. I stawiamy hopera tutaj. I czy to działa? Czy to działa? To działa! To działa! Wszystkie moje itemy zabieramy! O kurde, dobra, ale ja nie chcę zrobić tego w ten sposób, okej? Okay? Więc na razie mu pozabieram wszystko, co tu jest. I słuchajcie, zrobimy to w ten sposób, że... wstawimy mu te itemy w jakieś dziwne losowe miejsca. I słuchajcie, on będzie musiał to wszystko poprzestawiać w jedno miejsce, więc na razie mu tutaj zrobimy lekki harmider. Przepraszam od razu, że tak robię, ale no słuchajcie, nie chcę mu od razu tego zabierać. Chciałbym, żeby on się sam zdziwił, co się dzieje i dlaczego znikają mu diamenty, okej? Okay? Słuchajcie, możemy już na spokojnie sobie to... zastanawiam się, czy tutaj zrobić jeszcze jednego hopera, żeby nie było widać różnicy tam na górze. Szczerze mówiąc, można by było to tak zrobić. Okej. Okay. Teraz, w tym momencie, jest już idealnie. Zamykamy. I mamy, słuchajcie, przejście do naszego... mamy swój tunel podziemny pod jego bazą. I słuchajcie, chowamy i przechodzimy jeszcze dalej. I będziemy musieli zrobić jakieś wyjście, ale takie wyjście... Mam jeszcze dobry pomysł. Jeszcze jeden dobry pomysł. To będzie troll w trollu. Słuchajcie, połączymy ten tunel nie z nami, tylko z dealerem. O tak! To będzie najlepsza rzecz na świecie. To jest najlepsze, jak to będzie tak zarobiste. Jeszcze najlepsze będzie, jak on posądzi dealera o to. Mam nadzieję, że to się stanie. Dobra, więc słuchajcie, tunel jest zakończony, więc zobaczcie. Zaczyna się tutaj, w tym miejscu będą diamenty, będą schodzić i tunel ciągnie się przez cały czas od tego miejsca aż do domu dealerka i będzie... No, zobaczycie zresztą zaraz. Troszkę będziemy szli, no to jest naprawdę daleki dystans w sumie. Troszkę to kopałem, okej? Okay? Jestem stratny całego kilofa diamentowego na tym pranku. Dobra, idziemy tędy i jesteśmy chyba już na miejscu, tak mi się wydaje. Tak, teraz idziemy tu i w górę i jesteśmy na miejscu. Zobaczcie sami, jakie idealne wyjście. Musimy zrobić tylko jeszcze jedną rzecz. O, tutaj mamy coś takiego. O, i jesteśmy w domku, słuchajcie, dealerka, więc mam nadzieję, że się nikt nie zorientuje. Co, jak mam nadzieję, że nie będą oglądać odcinka po prostu, no bo jak zobaczą odcinek, to od razu będę wiedzieć, o co chodzi. Ale, no cóż, no zobaczymy. I stawiamy tutaj trapdora i mamy wszystko. I teraz czekamy tylko, żeby Darkness załadował tam diamenty i ciekawe, czy się zorientuje, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie, bo jest taka opcja, że on wrzuci te diamenty i nawet nie zwróci uwagi na to, że one ubywają tam. Na pewno zauważy dopiero po czasie, więc musimy być w miarę szybcy, kiedy zacznie wrzucać w tą skrzynkę. Więc słuchajcie, zapraszam was serdecznie oczywiście na streama, który dzisiaj będzie o 18, więc zobaczymy, co się wydarzy i
czy zorientuje się, że to ja, czy nie, bo nie wiadomo, trudno, no, różnie to bywa, wiecie? Więc dobra, słuchajcie, do zobaczenia, widzimy się w następnych odcinkach, piszcie, czy chcecie więcej troli, czy wam się podobają takie odcinki, do zobaczenia, na razie, cześć!